Dzień dobry, cześć, witajcie! Rafał Musiałek z tej strony, witam! Mamy środę, kolejny odcinek Lubię Zegarki. Kilka dni temu na naszym Facebooku zrobiliśmy ankietę, w której zestawiliśmy dwa doskonałe modele. Jedna propozycja pochodziła od limitowanej serii Aviator Douglas z polskim datownikiem. Druga natomiast od Orient Star, absolutna nowość, nowy model. Każdy godny medalu, jednak zwycięzca może być tylko jeden. Ostatecznie złoty medal otrzymał Orient Star. Kunszt wykonania tego modelu doceniło 57% głosujących. Sentyment natomiast do polskiego datownika i awiatora poczuło 43% głosujących. Szanowni Państwo, wszystko jasne. Dziś opowiem Wam o zwycięzcy naszej ankiety, czyli marce Orient Star. Mam jednak dobrą wiadomość dla miłośników awiatora. Za tydzień w kolejną środę opowiem Wam o limitowanej wersji Aviator Douglas, i to w dwóch wersjach kolorystycznych. Dzisiaj też czeka Was niespodzianka, ponieważ Orient Star nie jest dostępny tylko na pasku, ale również na bransolecie. Producent zadbał o to i te zegarki za chwilę zobaczycie z bliska. Ale zaczniemy od serca. Doskonała koperta zegarka o średnicy 41 cm stanowi schronienie dla automatycznego japońskiego mechanizmu. Oba te elementy wraz z niesamowitą tarczą stanowią spójną całość. Kunszt wykonania i dbałość o szczegóły tych modeli przechodzi wszelkie oczekiwania. Moim zdaniem nie można od nich oderwać wzroku. Stoi za tym hipnotyzująca praca mechanizmu widoczna przez wycięcie na tarczy, ale i niebanalna kolorystyka samej tarczy. Co ciekawe, kombinacja odcieni granatu i morskiej zieleni zainspirowana jest tradycyjną szkocką kratą, która tak jak dla nas kultura japońska, dla japońskich projektantów ma orientalny charakter. Efekt? Ocencie sami. Piękno tarczy można podziwiać przez szafirowe szkiełko z powłoką antyrefleksyjną, zwiększającą widoczność nie tylko fascynującego wykonania, ale i funkcjonalnych dodatków zegarka Orient Star. Jak wskaźnik 40-godzinnej rezerwy chodu. Zegarek ma zakręcany dekiel i wodoszczelność 100 metrów. Dekiel został przeszklony i daje jeszcze większy wgląd w serce zegarka. Znalazł się tutaj też unikalny dla każdego egzemplarza numer limitacji. Spod ręki japońskich rzemieślników wyszło zaledwie 2000 sztuk tego modelu. Pasek z fakturą krokodylej skóry pozostaje w kolorystycznej konwencji. Czarna góra z granatowym przeszyciem i zielony spód paska ponownie dowodzą, że cała kompozycja została dokładnie przemyślana. Aż po samą sprzączkę zwieńczoną sygnaturą Orient Star. Dla fanów zegarków na bransolecie powstał model z takim właśnie rozwiązaniem. Wykończone matem ogniwa zestawione z elementami polerowanymi na błysk idealnie spełniają się w eleganckiej wersji zegarka. Wygodne zapięcie motylkowe z przyciskami zapewnia wygodne użytkowanie. Stalowy odcień bransolety podkreśla dodatkowo jasne indeksy zegarka. Model na bransolecie również objęto limitacją. Szanowni Państwo, musicie przyznać, że podziwianie kunsztu japońskich zegarmistrzów z bliska jest wciągające. Jestem ciekaw, który z modeli Wam się najbardziej spodobał. Czy taka wersja kolorystyczna Wam podpasowała? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Porozmawiamy, podyskutujemy, wyciągniemy wspólnie jakieś wnioski. I przypomnienie dla wszystkich miłośników awiatora. Za tydzień, kolejna środa, kolejny odcinek Lubię Zegarki i odcinek właśnie o limitowanej wersji Aviator Douglas z polskim datownikiem. Zaglądajcie, śledźcie, chodźcie na Facebooka Lubię Zegarki, zegarek.net i oczywiście na naszą stronę do sklepu, gdzie czekają te zegarki. Pozdrawiam, cześć!